Siema wszystkim, w dzisiejszym odcinku będziemy montować dyfuzor tylny do Audi S3 8V. Tak więc wygląda to mniej więcej tak. Za chwilę będziemy to kłaść na wóz. Pokażemy, jak się montuje w międzyczasie. Co trzeba zrobić bez ściągania zderzaka. Mamy nadzieję, że nam się uda to. Do zdemontowania oryginalnego dyfuzora musimy tutaj odkręcić te dwie śruby, zacząć tutaj wypinać, tutaj jedno wypięcie i tu po kolei wypinać ze trzaski, łatwo idzie, zaraz pokażemy. I tutaj mamy ostatnie, akurat ja sobie wydech mam zdemontowany przy okazji, więc mam łatwiej, no ale zderzaka przypuszczam, że nie trzeba zdjąć i tutaj sobie potem ze trzaski możemy sobie ułatwiać. I on się wysunie tutaj cały, bez problemu. No także przystąpimy zaraz do działania tutaj. Jeszcze te śrubeczki. Śrubeczki? Nie, musisz zapiąć, to czekaj, wyjdziemy teraz od środka, to pokażemy, gdzie przykręcać. No tak. Tu ładnie siedzi. Pokaż, jak śrubki wkręcone. Mamy tutaj śrubki wkręcone. Najlepiej wyjąć by było. Najlepiej wyjąć, tak. Ale się prawie tu udało. Po prostu nie idzie tutaj docisnąć do końca, wsunąć.
bo tak to jest zrobione. Jeszcze tutaj przykręcimy, o tutaj, bo to jeszcze się giło wszystko. Oryginalne dwie śrubki plus tutaj dodatkowe. Pięknie, pięknie. Dobra. No to tyle. Tak to się prezentuje. Montaż w miarę. Ale chyba tłumik dobrze by było zdjąć. Z tym wydech z tyłu to 2 minuty odkręcania tych. Wygodniej. Wygodniej, no. Nie? Tak, to by była lipa. No by była lipa. Ręki by nie wsadził tam. Taka mała propozycja dla producenta, jeżeli by to w razie chciał obejrzeć, to te uszy to powinny być trochę dłuższe, bo tu jest miejsca w ciul i by było łatwiej to zamontować. No ale to już... W ogóle to na zatrzaski normalnie. Tak jak oryginał, no. Przy tych pieniądzach to powinno być... Na takiego chama wkręta. Tak trochę chamsko to się montuje na te wkręty, a tak zatrzaski, jeżeli to jest w miarę dobry odlew, no to myślę, że można się pokusić o tą formę do tych zatrzasków, że to kurczę ładniej wyglądało. No ale dobra, jest jak jest. Aha, i tutaj jeszcze te rogi, żeby były bardziej dopasowane, żeby tu lepiej to wchodziło, bo tego musiałem trochę liznąć tutaj. Tego i tego tak samo musiałem liznąć tutaj sobie, bo nie chciało tu wejść i wtedy tam w ogóle nie można było przykręcić, bo nie można wtedy docisnąć. No to taka aluzja mała. Lecimy z robotą dalej. Super. Taki bezpłciowy był ten tyła teraz. W dalszej części materiału zobaczycie nasze zmagania z próbą montażu dokładki przedniej firmy Maxton. Miała być reklama gadżetów do Audi, jednak wyszła porażka. Uważam, że za takie pieniądze powinno to wszystko ładnie pasować. Jak widzieliście wcześniej, tylny dyfuzor też trzeba było tam poprzyszlifowywać w niektórych miejscach. Był montaż to na wkręciki takie, więc skoro są miejsca na zatrzaski, powinno być to zrobione tak jak oryginał, jednak to no moim zdaniem za takie pieniądze powinno być to lepiej wszystko dopasowane, a przednia dokładka to już w ogóle dramat. Jakby ją nie ustawił, zawsze będzie źle. Pisałem tutaj z człowiekiem, który mi to sprzedał, jest to przedstawiciel tutaj na Polskę, no i stwierdził, że nigdy nie miał takiego przypadku i dziwi się, że to nie pasuje. No nie wiem, no moim zdaniem to jest dramat. Nie montowałem tego, boję się to zamontować, że mi to się oberwie, to wszystko naciągnięte musiało być albo powysuwane i ja nie chcę odśnieżać podwórka tym. No i tyle, dramat, nieźle. A miała być reklama. Nara. Nie polecam tych dokładek. Dobra, to tutaj przykładamy. Według tak jak, oni, tak jak na filmie prezentacyjnym to jest, tu równiutko przykładamy, idziemy teraz tu, no i tu jest lipa, bo tu już moim zdaniem nie pasuje to, czyli co mam to naciągać czy jak, bo naciągnę, ok, no to naciągnę, ale co z tego jak tutaj jest taka szczelina po naciągnięciu, bez sensu to jest. To coś tutaj nie pasuje moim zdaniem. Jeżeli odsunę, odsuń tam trochę z 3 cm.
No to powstaje też takie coś. Jakby deko lepiej pasuje, ale mimo to, to jest jakoś nie tak spasowane. Więc nie wiem. Na waszym filmie tak pięknie wszystko pasuje, a tutaj to taka lipa trochę. No sorry. A wersja jest dobra, bo jest dosydana. Więc nie wiem, o co tu chodzi. Przy czym jeszcze raz tam, z tamtej strony, na równo. Ja tu z tej strony coś pokażę jeszcze. O. Trzymasz tam na równo? Ja tu naciągnę. O, naciągnę i tutaj jest dalej niesposowane. I to wszystko tak jakoś tak... Nie jest ten odlew taki, jak być powinien, moim zdaniem. To nie wiem. Fatalnie to jakoś to jest zrobione. Przecież to powinno być tak odlane, żeby to pasowało bez naciągania tego, a to takie rozszerzanie tej nakładki całej jest. No to byście panowie wytłumaczyli to. Może co? Bo jeżeli tu jest załamanie, to to załamanie powinno tutaj idealnie się schodzić razem z tym, od zderzaka. No a tu nic nie pasuje kompletnie. Weź trochę pomóż. O, tutaj ładnie, teraz by pasowało, ale za to po bokach brakuje tam, od środka, zapewne. Tutaj brakuje, ile brakuje centymetrów? Ze 2-3 centymetry brakuje. I tutaj automatycznie też tak i jeszcze trzeba naciągnąć. Jak widzicie, to tak coś nie tak, nie? A na waszym filmie jest, że on jest na równo założony, bo specjalnie się przyglądałem temu. No i tak zniesmaczony jestem. No taki prywatny filmik wam chcę pokazać, może coś doradzicie. No, to tyle na chwilę obecną. Temat leży. Bo raczej to się nie nadaje do założenia na chwilę obecną.